Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pawełek. Dzisiaj kolejny, trzeci już, odcinek z gry Uncharted 4. Nie przedłużając, ponieważ gra jest długa, a odcinki nie są za długie, chciałbym wam tylko pokrótce przypomnieć, co było w poprzednim odcinku. A mianowicie, w poprzednim odcinku wydawało mi się, że brat wpakował nas do paki, a tak naprawdę było inaczej. Tak naprawdę wszystko było ukartowane, nie do końca jeszcze rozumiem co, gdzie i jak. Wiem tylko, że jesteśmy w więzieniu, wiem tylko, że szukamy jakiegoś skarbu, jakiegoś pirata. A gra zakończyła się na tym, jak z powrotem weszliśmy na taki plac, nazwijmy to, więzienny. Nigdy nie byłem w więzieniu, więc nie wiem. A więc ruszamy. To jest nasza gierka. To jest nasz brat tutaj z prawej strony. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Nie mam pojęcia, co oni mówią. Zawsze byłem słaby, nie wiem, co to jest w hiszpański Jezu, chyba. Ale ci urządzili, żyjesz? Szkoda gadać. Chodź. Hej, nie trzymaj mnie w niepewności. Miałeś rację. Nie, mieliśmy. Teraz tylko znajdę Rafe'a i... Nie zaczynaj, proszę. Słuchaj, sam mówiłeś, my tylko my. Ja i ty. Po co ten bogaty goguś na to czepkę? Ile próbowaliśmy się tu dostać, a? No, mieliśmy tropy. Nie mieliśmy, czyli ani jednego. Prawdopodobnie jakiś skarb ukryty, który oni wiedzą. Bez Vargasa nie byłoby nas tu. A propos Vargasa, mamy problem. Jaki znowu problem? Wpuścił cię do starego więzienia. Tak, tak, wpuścił. Hmm? Po tym, jak przeczytał list. No, śmiem. To jak dużo wie? Tyle, że chce procent. Szlak. Rafe, jak ktoś się o tym dowie? Dogadam się z Vargasem, bez nerwów. A teraz przejdźmy do ważniejszych spraw. No, dobra, może pogadamy gdzieś w spokoju. Jasne. Rozumiem, że będziemy pewnie próbowali uciec z tego więzienia, tak przypuszczam. Chociaż z drugiej strony, jak ktoś nas tu wpuścił na lewo, to pewnie nas wypuści na lewo. Dobra, nikogo nie ma. Okej, więc co mamy? Ale cacko. Mogę? Tylko ostrożnie, okej? Drewno inkrustowane złotym i srebrem. Staranna robota. Wydrążony. Dlaczego któryś z ludzi Avery'ego miałby ukrywać taki tani krucyfiks? To nie jest krucyfiks. Żeby go tak można było nazwać, musiałby być na nim Jezus. To nie jest Jezus. Fakt, nie ma korony cierniowej, jest przywiązany. Jeśli to nie Jezus, to... Czytaj inskrypcję. To jest prawdopodobnie Krzyż Złotów, który wisiał obok Jezusa. Nasze czyny zostaną nagrodzone. To jest na pewno Krzyż Złotów. Plusy dorastania w katolickiej ochronce. No tak. To święty Dyzma. Tak myślę. Co to oznacza? Jeden z Panowie, dwóch, łotrów, którzy wisieli obok. Dobra, w czasie ukrzyżowania. Jezusa umieszczono pomiędzy dwoma łotrami, tak? Jeden z nich szydził z Jezusa, a drugi, czyli on, był skruszony. Czyli przyjął swoją pokutę z godnością. A i wtedy Jezus zawiódł go do raju. Skruszony łotr. Czyli prawdopodobnie będzie trzeba szukać w jakimś kościele, tak przypuszczam. Co? Tego skarbu. Rozgryzłeś to? Jest pewna katedra pod tak wezwaniem świętego Dyzmy. W Szkocji. Właśnie tam ostatni raz widziano Avery'ego. To nie może być przypadek. Wiecie, miałem co do was wątpliwości, ale... Znajdźmy Vargasa i... No widzicie, czyli tak musimy się stąd wydostać po prostu i do... Kierunek Szkocja. Niech zgadnę, to właśnie z tym gościem się biłeś. Nie wiedziałem, że ma... Przyjaciół. Mira, ja nas ganaste. Okay? Zakładam, że trzeba będzie się z nim tłuc, czyli już muszę szykować kciuk. Jeszcze mnie boli po ostatnim odcinku. A tydzień temu go nagrywałem. Łożysz ty. Łoż ty. Kurczę, czy da się jakieś uniki robić? Dobra, komu tam trzeba pomóc? Wow. O, jest, żeby unikać ciosów.
ten już leży. Dobrze, na razie dobrze. Ała. Raz, dwa i cios. Ej, to było fajne. To było fajne, Au. O nie, tak się nie bije. Ej, ale ich tutaj jakby coraz więcej jest. Ja mam, że ich tu jakby coraz więcej jest i o coś musi w tym chodzić w tej grze większego. Gubię się jeszcze, bo ja mam, że na padzie gram od niedawna. Na padzie jeszcze nie zawsze mi wychodzi tak, jakbym chciał. Bo oni wstają, patrzcie. Dobra, bo oni po prostu wstają. No słuchajcie, nie wiem nawet za bardzo... dobra, na chwilę odsuńmy się stamtąd. A gdzie jest ten mięśniak? Ty, gościu. Kurczę. Dawaj. Dobra, to już chyba jest teraz filmik. Ya basta de hablar. To brzmi jak metalowa rurka. Naprawdę to brzmi jak metalowa rurka. Szmuglujesz kontrabandę? Vargas. Kadziate! Myślisz, że kim tu jesteś? Gdzie ma los Suzelda? Carlos Gringos en mi oficina. No ju. To nieźle. Czyli chyba wsypaliśmy się przed tym Vargasem, co za tym gdzie może być, że się nie wydostaniemy, nie wiem. Dehanos. 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 Pewnie puśćcie ich, albo zostawcie nas. Dlaczego tak długo? Prawie nas tam zabili. I wciąż mogą. Vargas, proszę cię. No, niczego nie znalazłem. Pewnie jest w innej wieży. No i? Jakby to powiedzieć, jestem katolikiem. Zawsze go mam. Niechrzań. Ej, chwila. To jest bubel, rozumiesz? Urzesz jak pies. Dobra, jak chcesz zmienić warunki, to przestań udawać jakiegoś gangstera. No właśnie. I weź to schowaj. Nawet nie bardzo wiem, jak mam to komentować, słuchajcie, bo... Możemy ci odstąpić... 10%. Połowę. Połowę. Odwalamy całą robotę, 20. Bez nas niczego nie zdziałasz. 20% to tak jest dużo, jak za kogoś, kto... 25. Równo. 25. Co wy na to, panowie? No i każdy dostanie porówny. No, uczciwa oferta, chociaż co on... Co zrobisz? Chociaż on nic takiego nie robi. 400 milionów równo na 4. A, no to 400 milionów dolarów. Umowa stoi. Ta, powiedzmy, że stoi. Nawet ja bym przyjął 400 milionów. A jeśli jeszcze kiedyś mnie okłada... No to teraz już będzie prościej. Jezu. I po bólu. Czy ty, człowieku, kompletnie oszalałeś? Chciałbyś się przekonać? Dobra, co robimy? Trzymamy się planu. To też było częścią planu? Chodźcie ze mną. Chodź. No chodź!
No dobra, okej, tego się nie spodziewałem. Teraz trzeba uciekać pewnie przed policją, znaczy przed tymi... Ła, strzelają. Tamto okno! Nathan, pomóż mi z tym! Pośpiesz! Możesz ty. Strzelają do nas. Halo, wskakuj. Nie widzę latarni. Uciec strażnikom w więzieniu. Ja nigdy nie byłem w więzieniu, ale naprawdę kojarzę sobie to jako takie miejsce, gdzie tak jakby ucieczka przed strażnikami w więzieniu jest jakby trochę niemożliwa. Zawsze mi się kojarzyło więzienie z miejscem, gdzie jest tych... więźniów dużo. Już dawno by nas zabili. Pewnie zamknięte. Dobra. Gdzie dalej? No halo, chciałbym biec. Aha, bugowało mnie, fajnie. Zamknęli tutaj. Dobra, raz, dwa, trzy, hops, pięknie. Ty, wyprzedził mnie. Strzelają! Jesteś pewny? No, dawaj, dawaj. Au. Chyba nie tędy droga. Naprawdę? Dawaj, 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 dawaj. Posprzątajmy. Czemu oni nie mają broni tak w ogóle? No jak miło. Okej. Tak. Powiedzmy. Co się dzieje? Dobra, dawaj, no. Słuchajcie, powiem wam, że zaczyna się rozkręcać ta gierka, bardzo mi się to podoba. Właś tam nie gadaj. Łyżysz ty. Idź dalej, nie? Więzienie, sami strażnicy, a my no idziemy sobie spokojnie, nie? Dobra. Uż ty. Słuchajcie, ja to bym wolał już się poddać, naprawdę. Naprawdę mówię. Ale zachować życie przynajmniej. Jak letarnie. Jestem za tobą. Tam trzeba chyba iść. Idziemy za tym Vargasem. Nie Vargasem, to jest ten jakoś nazywa. Skaczysz! Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, no wskakuj na górę, gościu. Polubiłem go. Dasz radę! Nie! Sam! Musimy stąd zwiewać. Nie, on tam leży. Nie, już po nim. Chodź, łódź czeka zaraz za murem. Poważnie. Nie mogę.
Zostawić! Nate! Twój brat nie żyje. Chodź albo do niego dołącz. Rób co chcesz. No przykro. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Raczej sądziłem, że tamten zginie. O Boże, nie. Naprawdę sądziłem, że tamten zginie. Gościu to teraz przeżywa. No nie dziwię mu się wcale. O, żeż ty. Nie wiem, czy dobrze poszedłem, słuchajcie. A, chyba tak. Au. Au. To zabolało. Nigdy nie skaczcie na płasko, na wody. Tak jak on teraz. Mhm. Czyli skończyliśmy właśnie prolog. Okej. Okay. Podoba mi się ta gierka, naprawdę spoko. Rozkręca się z każdą chwilą. Czy ja mogę to pominąć? Akurat tego szczerze mówiąc nawet nie chciałbym oglądać. No nic, słuchajcie, korzystając z okazji, chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować w ogóle za to, że jesteście, za to, że przyjęliście mnie tak w miarę miło na mój powrót. To już prawie miesiąc. Mam nadzieję, że rozkręcimy się dalej. Mam nadzieję, że będę miał dalej siły, pomysły i chęci na to, żeby dla was nagrywać. I co? Liczę na to, że przyjmiecie mnie tutaj jeszcze bardziej otwarcie. Zasubskrybujecie mój kanał, zasubskrybujecie mój kanał drugi, Pierre Movies. Link macie oczywiście pod filmem. Tam robimy trochę bardziej ambitne projekty. Oczywiście aktualnie ten kanał jest niestety zawieszony, ponieważ koronawirus nie pozwala nam na kręcenie większych produkcji, ale jak tylko koronawirus na to pozwoli, chciałbym nakręcić kolejny jakiś film. Pierwszy film, jak ugrać maślankę, wydaje mi się, że nie jest rewelacyjny. Nie jest jakiś super ultra pod kątem jakości, czy nawet przekazu. Ale dla mnie jest on wystarczający. Czekam, aż to oczywiście się pominie. Jest dla mnie wystarczający i myślę, że następne produkcje będą lepsze, także też będzie mi bardzo miło mi oraz Randomowi i całemu zespołowi, który tam bierze udział. A zespół jest naprawdę ogromny, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał. To naprawdę da nam znak, że chcecie kolejne filmy. A tymczasem chyba wracamy do gry. 15 lat później. Okej. Okay. Czyli pewnie coś życie poukładał. Tak strzelam. Teraz się dowiemy. Albo nie, 15 lat później dalej jest pod tą wodą. Nie, to jest jakiś... Na razie pusto. U ciebie coś wyskakuje? Niestety nie. Dobra, płynę dalej z prądem. Przyjąłem. W kontakcie. Okej, okay. Malezyjska fucha, tak? Tak się nazywa ten rozdział. Liczę, została ci 1/4 butli. Chcesz się wydłużyć? Nie, nie, spokojnie. Jestem blisko. Jeśli zaraz czegoś nie znajdziesz, wbijamy się. Znajdę. W porządku. Nie bardzo wiem, czego szukamy w takim razie. Wynurzać się chyba nie będę. No dobra, okej. Okay. Płyniemy. Tam gościu chyba kontroluje sytuację. Wow, ale tu fajnie. O, tu coś mamy na dole. Ej, chyba coś mam. Co to? Nie ma rdzy, kolor się zgadza. Może trafiło w skałę, zanim spadło tutaj. Co go my szuka? Sorry. Co, oni kościoła pod wodą szukają? Muszę być blisko. Chyba tego kościoła, może on jest... O, jacie, tu jakiś ten jest. Patrzcie. Aha, tu my szukamy jakiejś ciężarówki, dobra. Dobra, słuchajcie, szukamy ciężarówki. Znaczy, znaleźliśmy już właściwie tę ciężarówkę. Zakładam, że to nawet nie chodzi o ciężarówkę, tylko o jej zawartość. Dasz radę je policzyć? To najpierw muszę się dostać do środka, w kontakcie. Okej, okay. Czyli musimy wpłynąć. Tam coś jeszcze jest. Co my tu mamy? Halo? Dobra, no nic, musimy spróbować dostać się do środka. Strzelam, że ona jest zamknięta, to nie będzie takie proste. Tu coś można zrobić. Okej, spróbujmy. Okej, no to jedziemy, próbujemy.
Patrzcie, otworzył tira. O, fajnie, joystick wibruje. Rybki lubią pływać. Ja jestem w środku. No, większość ładunku jest na miejscu. Policzmy jeden, dwa, trzy. Ciekawe, co to za ładunek. Okej, wychodzi mi, że brakuje dwóch skrzyń. Poszukam ich. Czekaj, a może najpierw tu jest jedna. Skrzynia musi być niedawna. Znalazłem jedną. A, widzieliście? Jedną znalazłem. Nie no, takiej nie wyciągniemy, stary. Ach, cholera. Skrzynia no jest właśnie. Pod przyczepą. Wiesz co? Najpierw zabezpiecz tę drugą skrzynię, a potem podniesiemy ci przyczepę. Dlatego zarabiasz więcej od... Okej, okay, no to lecimy. Okej, okay, no to chyba w ogóle wygląda, jakby to był jakiś inny, to... Mam drugą. Totalnie inny jakiś... Stukaj, aby podnieść. Już dopływamy. W porządku, do miłego. To wygląda, jakby to był w ogóle totalnie inny jakiś wątek. Tam było 15 lat później, więc pewnie gościu sobie poukładał życie, tak sądzę. Bez brata. No, wkładaj ją tam. Dobra, pierwsza skrzynia zabezpieczona. Dobry timing. Jesteśmy nad tobą, spuszczamy suwnicę. Spuszczamy suwnicę. Czyli będą pewnie chcieli wyciągnąć całą tą przyczepę. Ciekawe, gdzie my jesteśmy. Wygląda jak jakiś... jakaś rzeka. Tak to wygląda. Przyczepa raczej nie byłaby w morzu ani oceanie, chyba że to... Dobra, jest na miejscu. Podepnij przyczepę, podniesiemy ci ją trochę. Okej, mam linę. Zrobię pętlę wokół jednej z osi. Dobra, tu wytrzymać. Tak. Aha, ja tam muszę przepłynąć, tak? Hop, hop. Tak, i tak. I zaczep, dokładnie. Fajnie, ej, podoba mi się takie to. Spokojnie. I w dół. I tu jest druga. Hop. Hop. I do góry. Pięknie. Jest drogi. Okej, przyczepa podpięta, wciągać. W porządku, tylko odpłyń stamtąd trochę. Dobra, odpalaj. No nieźle. Okej, tyle wystarczy? Tak, z zapasem. Nie przygniecie mnie? Zobaczymy. No dobra. A żeby było śmieszne, jakby spadło na niego, nie? Ustawię ją przy pozostałych. Nie możesz już z nią wypłynąć? Bez sensu. No, wpływaj. Wpływaj, tak, i wkładamy ją tutaj, pięknie. Ciekawe, co jest w środku. Ciekawe, czy się w ogóle dowiemy. Wygląda trochę, jakby to było jakieś takie zlecenie, wiecie, jakiegoś na zasadzie nurka, który łowi zatopione auta i tak dalej. Bo jest coś takiego. W sensie są tacy nurkowi. No to mamy cały ładunek. Taka przyczepa na taki ładunek? Zostało mi tlenu na 5 minut. No. Na dzisiaj starczy. Dobra. Chcesz podwózkę? A, chętnie. A, czyli znać, jak będziesz na suwnicy. Okej, okay, na suwnicy. To jest tu suwnica. I chytamy dobra, się tej suwnicy. Wyciągnijcie mnie stąd. Jasne. No i widzicie, tym samym właśnie zrobiliśmy chyba dobry uczynek, bo to nie wygląda, jakby to było część szukania skarbu tego świętego Dyzmy, a właściwie tego pirata, tylko bardziej jakby po prostu dostał jakąś fuchę. Patrzcie, mówiłem, że rzeka. Mówiłem, że rzeka i o, i tam był wypadek, spadła ciężarówka do wody. Czekam. Tak, myślałem. To są takie usługi. Ale fajna suwnica. Co, nie spadnie, ani nic mnie nie zje, nie będę się z nikim walczyć, aż dziwne. Ciekawe, jak takie nurkowie zarabiają. Pewnie nie mało, bo to jest jednak, jakby na to nie patrzeć, ryzykowna praca. No dobra. Chciałbym stąd zejść. O. No. Gościu. Dobrze, że jesteś, Drake. Ja też się cieszę. Zrzuć mi butlę. Robi się
Pracownik. Może by potem imię tego pracownika. Da się sprawdzić, co tam jest w tym ładunku? Trzeba przyznać, że nie guzdrasz się tak bardzo jak inni. Dzięki. To był komplement. Zbiłeś mnie z tropu. Wiesz co zbija z tropu? Twój zapach. Mogę mu przywalić? Bo ja wiem, mi tam pasuje. Pachnie trochę twoją matką. Ała. Jesteś okrutny. Powiem jej, że to też powiedziałeś. Ała. Czy ja mogę sprawdzić, co tam jest? Naprawdę chciałbym sprawdzić, co jest w środku, ale chyba się nie dowiemy. No dobra. Okej, idziemy dalej. Co my tu mamy? Mogę z nim pokazać, czy nie mogę? O, tu jest jeszcze jakiś pracownik. Chodź tu, pogadajmy. Jak poszło? A jak myślisz? Mamy wszystko? Co do skrzyneczki? Przy tobie wypadamy blado. Nie blado, tylko błyszczące, chłopak. Okej. Co my tu jeszcze? Pozwiedzajmy ten statek. O, co my tu mamy? Dokończymy to później. Mój bohater. Chodź, pokaż co wyłowiłeś. O, jest, zobaczymy co będzie. Ej, może następnym razem dasz komuś innemu się pokazać. Może byś odpoczął. Nie, nie, dzięki. Wolę nurkować niż siedzieć za mną. Okej. Tak czy owak, na następną fuchę trochę sobie poczekamy. No tak, mówisz, a co koronawirus. No nie, no proszę cię. Przebili naszą ofertę. Chyba sobie żartujesz. Konkurencja nie śpi. Coś wygrał przetarg. Za jak obstawiacie? Narkotyki jakieś? Papierosy? Czy co tam jest w środku? No halo. Dobra, co my tu mamy? Poczynisz honory? Nie, ty to zrób. Tak, jasne. No a jednak. Co tam jest? Na to. Miedziane skarby. O, szpulę miedzi. Zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? Chodź, idziemy to opić. Zabiam pierwszy. Wyłowiłem... O nie mam mowy. Wyłowiłem normalnie szpulę miedziowe. Ja to jestem. Uzupełnię dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? Do domu, patrzcie. No dobra, czyli się ustatkował, tak jak mówiłem. Zazwyczaj w takich grach tak jest. Dzięki. Mieć. Słuchajcie, w takim razie chciałbym wam wszystkim serdecznie bardzo podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście jeszcze raz powiem, zostaw lajka, zostaw subskrypcję na tym i na drugim kanale. Czekaj. Co tu robisz? Mam dla ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku, wiesz, u wybrzeży Malezji. No nie. A, statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z ciebie bez. Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem... Chcę jeszcze dokończyć to tutaj. Jednego, który wiecie, pobierze tę robotę, ale... Myślałem, że on do domu trafi. W domu, jeżeli dojdzie do domu, to zakończymy odcinek. Byłem na nie. A czy ten twój człowiek... Załatwił pozwolenia? Nie no, nie ma szans. Nie załatwił ich, bo nikomu ich nie wydadzą. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy. Nate. Gościu, widzę, zaczął grać zarobisz bardzo, bardzo legalnie. Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż odsiadkę. Siedział, to wie co mówi. Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie? Okej, weź to ze sobą. Proszę cię. Nie dobra? Zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? No. Gościu go namawia ewidentnie do jakiegoś. Znaczy nawet nie do co skoku, co chyba nielegalnego grabienia statku, który zatonął gdzieś. Ale Nate nie da się. Przynajmniej się nie dał. Choć już wiem, że się na pewno da. Starałeś się z tym Jamesem, jakby nie patrzył. Okej, więc w tym momencie chciałbym zakończyć odcinek. Chciałbym wam wszystkim podziękować za uwagę serdecznie. I jeszcze raz powiem, serduszko, tak, nie. Like,
Subskrypcja na tym kanale, na kanale PR Movies będzie oczywiście bardzo mile widziana. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się już w niedzielę w naszym warsztacie komputerowym, a za tydzień widzimy się... Za tydzień widzimy się również w Uncharted 4, jak co piątek. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!